Cześć! Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej. Jakie skojarzenia budzi Was kraj Japonia? Dla mnie kraj kwitnącej wiśni to przede wszystkim sushi, origami, kimono, akcesoria jak wachlarze, trzęsienia ziemi, wulkany, ale także też elektronika, precyzja i bardzo rozwinięta technologia. Chciałabym nawiązać do tych ostatnich określeń, które wymieniłam i dzisiaj troszkę opowiem Wam o Coderze, producencie japońskim, którego posiadamy w swojej ofercie Wire Solutions. Firma Codera powstała w latach 70. XX wieku i zajmuje się produkcją automatów i półautomatów do obróbki przewodów. Pierwszą serią, którą chciałabym Wam zaprezentować, to seria półautomatów casting. Półautomaty te przeznaczone są do cięcia i odizolowania przewodów. Co je cechuje? Przede wszystkim najbardziej znany półautomat o numerze katalogowym C370A to automat, półautomat przeznaczony do obróbki niewielkich przewodów od zakresów 0,03 do 5,5 mm². Półautomat ten może obrabiać przewody jedno lub dwustronnie. Co jest jeszcze jego zaletą? Jest kompaktowy, niewielki, bardzo intuicyjny w obsłudze, posiada polski również interfejs, poza tym 6 innych języków, ale także można również dokupić peryferia. Są to moduły, tak zwany moduł podający podajnik oraz moduł odwijający, tak zwany odwijak. Co można jeszcze dodać? Drukarkę znakującą przewody. Drugi półautomat to półautomat o numerze C371A i jest to półautomat, który obrabia nam przewody, czyli tnie i odizolowuje od 0,05 mm² do 10 mm². Półautomat ten posiada te same cechy, co wcześniej wymieniany przeze mnie produkt, czyli C370A. Produkty Codery posiadają certyfikat bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej. Kolejnym ciekawym produktem zasługującym na Waszą uwagę jest pełen automat do cięcia, odizolowania i zaciskania przewodów z serii Castugnon. Najbardziej popularnym modelem jest model o numerze seryjnym C551SZE. Automat ten posiadamy w naszym showroomie we Wrocławiu, dlatego zapraszam serdecznie na demonstrację przez naszego fachowca Stanisława Dobosza. Co ten automat wyróżnia? Wyróżnia to, że możemy zainstalować tutaj aplikatory z rynku europejskiego, wszystkie których skok to 40 mm. Automat zaciska siłą do 2,5 tony. Posiada czujniki siły zacisku, co jest bardzo dużym atutem, a także dużym atutem jest to, że jego rozmiary są niewielkie. Jest bardzo kompaktowy i nadają się do firm, których powierzchnia produkcyjna jest niewielka. Do automatu Codery, o którym wspomniałam, możemy również dołożyć peryferia i tutaj wartym uwagi są dwa produkty, które możemy dodać. Jest to stacja sili uszczelek do zaciskania uszczelek, a także stacja cynująca. Również automat posiada polskie oprogramowanie, bardzo prosty panel LCD, który tak naprawdę jest intuicyjny i każdy operator może się nauczyć i wykonać poprawnie zaciski na automacie Codery. Jeśli jeszcze nie znasz tych produktów, a są alternatywą do wiodących marek europejskich, zapraszam serdecznie do naszego showroomu i do naszej firmy. Umów się na bezpłatny pokaz półautomatów czy automatów, albo zgłoś się po ulotkę, którą zaraz też zademonstrujemy w języku polskim, która zawiera wszelkie parametry techniczne dotyczące tych produktów. Mam nadzieję, że przybliżyłam trochę firmę Codera, producenta wizjonerskiego rodem z Japonii. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!